co? Gramy? Gramy. Gram dwie postaci, Anton Lisa i Wolanda Lisa. Przepraszam. Nie szkodzi. Prawdopodobnie Woland Lis jest wnuczkiem Antonego Lisa. Mówię prawdopodobnie, ponieważ równie dobrze może się okazać, że to jedna i ta sama osoba. Co ja się tak ucieszyłam, że cię zobaczyłam? Staszek Borucki jest piłkarzem w skali popularności około Roberta Lewandowskiego. No i w tym momencie jego życia pojawia się postać grana przez Kingę Price. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już głuptasie, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie Jasiek. Wybacz, że nago śpię. Nowatorska forma tego musicalu polega na tym, że to jest połączone tak jak dzisiaj myśmy nagle znajdowali się w teledysku. To jest w ogóle jakaś świeżość. Przestrzeń, która była w polskim kinie kompletnie nietknięta. Scenografia, kostiumy, choreografia. Miałem takie skojarzenie, jak byłem na planie Wszystko gra, że jestem na planie polskiego Mamma Mia. Już wszystko ustawiamy, poczekajcie! Widać, że to jest przygotowane, przemyślany każdy szczegół. Myślę, że to będzie film, który będzie miał jakość. Po prostu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i po prostu jedziemy na 100%. Było bardzo ciężko, oczywiście. Nie, nie zrobię tego, tak. I wychodziłem, trzaskałem drzwiami, no wiadomo. No i tak sobie czekali, ja się wyszumiałem, wyskakałem, wydarłem się, wracałem, dobra. To co robimy? To, dobra. Op, op, op. Chyba nie mogę. I tak dalej, i tak dalej. Ale w koło jest wesoło, człowiek pracy ma to wzoło, puste pole za stodołą, chłop zaprawia, ale cześć. Serdecznie zapraszam na Wszystko gra, musical, jakiego jeszcze nie było. Ja nie wiem, jak można nie pójść na film, który ma tytuł Wszystko gra, więc zapraszam. No.